obieramy skórki z całej pomarańczy. Następnie rozkrawamy owoc na pół. Wyciskamy sok. Do soku dodajemy połowę zestartych skórek oraz około 2 łyżek oliwy. Schab lekko rozbijamy. Smarujemy z jednej strony francuską musztardą. Układamy kotlety jeden na drugim w głębszym naczyniu. Zalewamy sokiem z pomarańczy i odstawiamy do lodu. Czerwoną cebulę kroimy w talarki. W rondelku rozgrzewamy oliwę. Wrzucamy cebulę i smażymy około 7-8 minut, aż będzie się rumienić. Do przysmażonej cebulki dodajemy około 3/4 szklanki wina. Wrzucamy resztę skórki pomarańczowej. Około 1 łyżki brązowego cukru. I wszystko gotujemy, dusimy, aż większość płynów nam odparuje. Jakieś 10 minut. Marmolada z cebuli jest już praktycznie gotowa. Wyłączamy. Doprawiamy według własnych upodobań solą i pieprzem, ewentualnie odrobiną octu i odstawiamy. Schab wyjmujemy z marynaty i kładziemy na rozgrzanym grillu lub patelni. Smażymy z każdej ze stron po około 3-4 minuty. Możemy przesmarować troszeczkę pozostałą marynatą. I za chwilę będziemy podawać. I gotowe! Smacznego!